Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Donald Tusk stawił się dziś na przesłuchanie do warszawskiej prokuratury. Były premier zeznaje jako świadek w sprawie byłych szefów SKW, którzy w 2010 roku podpisali umowę o współpracy z rosyjską FSB. Umowa ta mogła narazić na szwank bezpieczeństwo Polski. Pytanie, czy były premier był o tej współpracy poinformowany i czy wyraził na nią zgodę, to muszą ustalić śledczy. Były premier został wezwany jako świadek w śledztwie dotyczącym podpisania umowy o współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską służbą FSB. O tym porozumieniu, które zawarto tuż po katastrofie smoleńskiej, nie wiedział ówczesny minister obrony. Na taką współpracę musiał wydać zgodę Donald Tusk. W przeciwnym razie ówcześni szefowie SKW mogą trafić za kratki. Donald Tusk miał dziś ich bronić. Pytanie, czy Donald Tusk wydał zgodę na współpracę SKW z FSB? Gdyby takiej zgody nie było, to świadczyłoby o tym, że państwo teoretyczne naprawdę istniało, mówi politolog Marcin Krzyżanowski. Tak naprawdę mamy do czynienia z potwierdzaniem tylko tych argumentów, że to, co się działo, oznaczało brak kontroli, a często wręcz szkodliwe działania, szkodliwe umowy dla funkcjonowania i bezpieczeństwa tego państwa. O braku miejsca na pilnowanie spraw polskich zarządów PO-PSL mówi także politolog Lucyna Kulińska. W tym teoretycznym państwie grupa oportunistów związana z PO dbała o swoje interesy, natomiast politykę państwową, interes państwa zostawiła z zewnętrznym mocarstwem. Dzisiejsze przesłuchanie dla Donalda Tuska może być pierwszym z całej serii przesłuchań, zauważa historyk profesor Mieczysław Ryba. Donald Tusk to nie będzie miał tylko problemu z kontaktami SKW z FSB rosyjskim. On będzie miał problem i z samym Smoleńskiem i prowadzeniem tego śledztwa. I będzie miał problem z aferą Amber Gold. Dlatego wezwanie w sprawie SKW były premier odczytuje w kontekście politycznym. Podobnie jak działacze PO oraz KOD-u, którzy przyszli na dworzec centralny w Warszawie, aby powitać Donalda Tuska. Z zarządów Platformy Obywatelskiej na przykład wiele osób popełniło samobójstwo, było wiele wypadków samochodowych. Czy to wina Platformy? Wielu witało Donalda Tuska tylko dlatego, że jest przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego. On jest przeciwnikiem Kaczyńskiego. Dla mnie jest... Oczywiście, że tylko dlatego. W tym specyficznym komitecie powitalnym nie było obecnego szefa PO Grzegorza Schetyny. Była natomiast Ewa Kopacz. Ja zawsze czekam na przyjazd przyjaciół. Zawsze, niezależnie od tego, jaka to pora i jakie to są okoliczności. Nie wszyscy jednak witali byłego premiera oklaskami. Na dworzec centralny przyszło wielu przeciwników polityki prowadzonej przez Donalda Tuska i jego rząd. Co musiał zrobić, co musiał sprzedać polskiego, żeby dostać taką fuchę? Polacy wyliczali Donaldowi Tuskowi błędy polityczne. Zniszczenie fabryk, prześladowanie kibiców, afera Amber Gold. Na dworcu centralnym nie doszło do żadnych incydentów. Donald Tusk do prokuratury przeszedł na pieszo z grupą jego zwolenników. Wyglądało to dość zabawnie. Rząd rozszerza program pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Obok zwiększenia liczby mieszkań chronionych, nowe regulacje przewidują aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych. Minister Elżbieta Rafalska zapowiada szczególne formy wsparcia powrotu do zawodu dla opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogli podjąć pracy zarobkowej. Program Za życiem jest przede wszystkim skierowany dla rodziców, którym się urodzi niepełnosprawne dziecko i to znacznym stopniem niepełnosprawności i ma na celu, aby takiej rodzinie pomóc w tym pierwszym okresie, ale również w okresie później już pracy nad dzieckiem czy wychowania dziecka. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przypomina, że od 1 stycznia rodzinom z dziećmi o upośledzeniu nieodwracalnym lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje jednorazowo 4000 zł. Program, który został ogłoszony przez minister Rafalską, jest programem, który powinien być dawno już wprowadzony. Tak program Za życiem ocenia Robert Wieczorek, kierownik warsztatu terapii zajęciowej we Wrocławiu. Nowe regulacje rozszerzają także możliwość otrzymania mieszkania chronionego. To specjalnie przystosowane do treningu mieszkanie, dzięki któremu opiekunowie i rodzice mogą prowadzić rehabilitację, mówi Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Chodzi tu o to, żeby kobiety z dzieckiem niepełnosprawnym pozostawały same w domu lub nie oddawały dziecka do placówki. I to zwiększenie dostępności ma umożliwiać jakby opiekę nad dzieckiem
właśnie w mieszkaniu chronionym, gdzie jest jakby specjalistyczne wsparcie. Program Mieszkanie Chronione przewiduje budowę rocznie 50 specjalnie wyposażonych mieszkań dla 500 niepełnosprawnych wraz z opiekunami. To świadczenie z pomocy społecznej udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej ustawowego przedstawiciela. Forma wspomaganego pobytu osób niepełnosprawnych w mieszkaniach, które w sposób taki dyskretny pozwala na próbę usamodzielnienia tych osób niepełnosprawnych, które w przyszłości mogą zrezygnować z mieszkania treningowego i mogą samodzielnie w środowisku funkcjonować. Rząd proponuje wprowadzenie mieszkań chronionych treningowych i wspomaganych. Pierwszy rodzaj ma na celu przygotowanie lokatora do samodzielnego życia, natomiast drugi ma zapobiegać kierowaniu ich do placówek opieki całodobowej. Minister Elżbieta Rafalska dodaje, że w lokalach przewidziane jest miejsce nie tylko dla jednej osoby. Mieszkania chronione to są tego typu mieszkania, w których przy wsparciu osoba niepełnosprawna mieszka sama, albo niekoniecznie muszą być to jednoosobowe mieszkania, może mieszkać kilka osób niepełnosprawnych i mają taką opiekę. Andrzej Mańkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwraca jednak uwagę na to, że program wymaga zmian. Są zbyt wysokie wymogi co do takich mieszkań i tu apelujemy cały czas do ministerstwa o zmniejszenie tych wymogów, ilości osób, które może mieszkać w takim mieszkaniu. Rząd wspiera rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi również poprzez program Rodzina 500+. Obecnie świadczenie otrzymują pracujący, jak i bezrobotni, czemu sprzeciwia się opozycja. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest za odebraniem świadczenia 500+ osobom niepracującym lub szukającym zatrudnienia. Dla niepracujących opiekunów dzieci niepełnosprawnych oznaczałoby to utratę świadczenia 500+. W niedzielę Zmartwychwstania swoje 90. urodziny obchodził papież senior Benedykt XVI. Ten wyjątkowy jubileusz uczczono dziś w siedzibie konferencji Episkopatu Polski specjalną konferencją. Koncepcja państwa w perspektywie nauczania kardynała Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Papież Benedykt XVI to niezwykła postać. To wybitny teolog, jeden z największych umysłów naszych czasów, który pozostawił nam bardzo głęboki dorobek. Jego nauczanie, jak zwracali uwagę uczestnicy konferencji, dodaje odwagi politykom. Widzimy kryzys europejski, widzimy kryzys funkcjonowania państw suwerennych. Wzywamy, opierając się na Europie ojczyzn, na Europie suwerennych państw, wzywamy państwa Unii Europejskiej, wzywamy instytucje międzynarodowe do działalności w stronę harmonii, równouprawnienia wszystkich państw. Mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovár podkreślał natomiast wspólnotę naszych narodów. Przestrzegł przed kolejnym zagrożeniem, jakim jest relatywizm, a także wskazał na potrzebę mówienia o problemach świata głośno. Powinniśmy u nas na Węgrzech zaszczepić ten przykład, którego jesteśmy świadkami. Tym bardziej, że wszystkie te dyskusje, debaty, które trwają na temat przyszłości Europy, nie mogą być wyłącznym polem działania samych polityków i technokratów. O tym, że najlepszą ochroną przed różnymi ideologiami jest kulturowe dziedzictwo chrześcijaństwa, przekonywał też prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Miller. Ksiądz kardynał tłumaczył, że państwo i kościół to odrębne byty, ale mające wspólną cechę. Każdy z nich pracuje dla dobra człowieka. Człowiek nie jest ze względu na państwo, ale państwo jest ze względu na obecność człowieka. Wszystko, co dotyczy zewnętrznego porządku, polis, państwa, w sposób wyraźny przekracza zasięg państwa. Moralność, filozofia, nauka oraz kultura, a także religia mogą być wspierane przez państwa. Mam nadzieję, że konferencja przyczyni się do wydobycia na światło dzienne odkrywczych myśli kardynała Ratzingera, mówił przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Uważam, że ten temat, który został podjęty, kościół, państwo, albo też kształt państwa współczesnego, to jest bardzo ważny. Dlatego, że gdy w tych drobnych rzeczach jednostkowych, indywidualnych łatwo można
rozeznać się i znaleźć jakąś dyrekcję, kierunek, który człowiek wybiera albo indywidualnie, albo zbiorowo, to w prawach zbiorowości ludzie zazwyczaj się gubią. Specjalne przesłanie do uczestników konferencji wystosował Benedykt XVI. Emerytowany biskup Rzymu podkreśla, że omawiana na konferencji tematyka dotyczy kluczowego problemu dla przyszłości Europy. Zestawienie między pojęciami radykalnie ateistycznymi państwa i powstaniem państwa radykalnie religijnego wśród ruchów muzułmańskich prowadzi nasze czasy do sytuacji wybuchowej, której skutków doświadczamy każdego dnia. Te radykalizmy wymagają pilnie, byśmy rozwinęli przekonujące pojęcie państwa, które udźwignie konfrontacje między tymi wyzwaniami i pomoże je przekroczyć, napisał Benedykt XVI. Swoje słowo skierował także papież Franciszek, który życzyłby konferencja wzbudziła nowy zapał w prowadzeniu owocnego i pełnego szacunku dialogu między państwem a Kościołem. Ministerstwo Transportu, którym kierował Sławomir Nowak, de facto nie nadzorowało Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a urząd ten wydawał koncesje na działalność linii lotniczych, w tym m.in. OLT Express należącej do Ambergold. Przyznał to dziś podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą były dyrektor Departamentu Lotnictwa w ministerstwie Krzysztof Kapis. Jego następca potwierdził ten brak nadzoru. W 2011 roku spółka Ambergold przejęła większość udziałów w liniach lotniczych Jet Air oraz ES Airways. Powstały wówczas spółki OLT Express wykonujące loty rejsowe i czarterowe. Obie swoją działalność zakończyły bankructwem w lipcu 2012 roku i działalność tych z obu spółek jest jednym z obszarów zainteresowania Komisji Śledczej do spraw afery Ambergold. Dziś zeznania składali urzędnicy byłego Ministerstwa Transportu kierowanego przez Sławomira Nowaka, którzy nadzorowali Urząd Lotnictwa Cywilnego. Marek Kachaniak, były dyrektor Departamentu Lotnictwa, który tę funkcję objął już po bankructwie OLT Express, przyznaje, że procedury nadzoru nad Urzędem Lotnictwa nie były zadowalające i wymagały zmian. Prace nie trwały miesiąc, tylko trwały kilka miesięcy, które praktycznie doprecyzowało tryb nadzoru, sposób nadzoru, wprowadzało terminy składania sprawozdań, realizacji tego nadzoru, było bardzo szczegółowe i jak gdyby wynikało z niedociągnięć poprzedniego zarządzenia, które było dosyć ogólne. Komisję oburzył zły stan techniczny samolotów spółki, wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo pasażerów. Jak wskazywała przewodnicząca Małgorzata Wasserman, OLT Express za takie zaniedbania nie powinno otrzymać koncesji. Dodatkowo dopuszczone do użytku maszyny były nieubezpieczone. Czy wedle pana wiedzy jest dopuszczalna sytuacja, w której spółka nie ubezpiecza samolotów, którymi lata? No raczej nie. Wcześniej zeznania składał Krzysztof Kapis, pełniący od 2010 roku funkcję dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu. Przyznał, że o istnieniu linii OLT Express dowiedział się z akcji marketingowej. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman ironizowała, że osoba odpowiedzialna w resorcie za nadzór Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nowym przewoźniku dowiaduje się z mediów. Świadek przyznał również, że jego resort nie przeprowadzał obowiązkowych kontroli. Jak tłumaczył, jego departament nie był upoważniony do prowadzenia samodzielnych kontroli oraz nie miał odpowiedniej liczby doświadczonych pracowników. Uczniowie klas trzecich gimnazjów przystąpili dziś do egzaminów końcowych. W pierwszym dniu trzydniowego maratonu zmierzyli się z historią i wiedzą o społeczeństwie oraz językiem polskim. Wielkie nerwy, ostatnie powtarzanie, potem już tylko wyznaczone biurko. Punktualnie o godzinie 9 w całym kraju rozpoczął się egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny ma sprawdzać umiejętność myślenia naszych uczniów, a więc taką umiejętność, która jest przydatna w życiu. Dziś na pierwszy ogień poszła część humanistyczna, historia i wiedza o społeczeństwie. O poziom trudności egzaminu zapytaliśmy samych uczniów. Uważam, że była to część dość prosta, nie sprawiała mi dużych problemów. Po godzinnej przerwie uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Jutro uczniowie zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą, czyli z matematyką, biologią, geografią, fizyką i chemią. W piątek egzamin z języka obcego, nowożytnego. Myślę, że bardzo dobrze pójdzie w piątek, bo wtedy jest do napisania w moim przypadku test z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony. Do egzaminu gimnazjalnego przystępuje w tym roku blisko 350 tysięcy uczniów z 7 tysięcy szkół w całym kraju.
Punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Ogólnopolskie wyniki zostaną ogłoszone dopiero 16 czerwca. Tegoroczny egzamin gimnazjalny to jeden z ostatnich egzaminów gimnazjalnych w historii. Po raz ostatni uczniowie napiszą go za 2 lata. Później zostanie on zastąpiony egzaminem na koniec 8-letniej szkoły podstawowej. Brunon K., oskarżony o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm, spędzi w więzieniu 9, a nie 13 lat. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Krakowie. W grudniu 2015 roku Brunon Kwiecień usłyszał wyrok 13 lat pozbawienia wolności. Sąd okręgowy uznał oskarżonego Brunona Kwietnia za winnego tego, że w okresie od maja 2011 roku do listopada 2011 roku w Krakowie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, chcąc, aby Paweł Kępa dokonał czynu zabronionego polegającego na wywołaniu poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej i usunięciu przemocą konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej. Uchylenia wyroku i ponownego procesu chcieli obrońcy oskarżonego, którzy podważali m.in. uczciwość procesu i wskazywali na rażąco wysoki wymiar kary. Uważaliśmy, że osoba, która była poddana takiej pracy operacyjnej, zasługuje na proces, który nie budzi żadnych wątpliwości, a w naszej ocenie proces przed sądem okręgowym idealny nie był. Obrońcy twierdzą, że Brunon Kwiecień padł ofiarą nielegalnej gry operacyjnej ABW. Świadkami incognito w procesie byli m.in. agenci ABW pod przykryciem, którzy kontaktowali się z Kwietniem pod koniec jego działalności i doprowadzili do ujęcia go. Dziś krakowski sąd apelacyjny orzekł, że Brunon Kwiecień jest winny przygotowania zamachu terrorystycznego na Sejm. Obniżył jednak wyrok sądu pierwszej instancji z 13 do 9 lat pozbawienia wolności, uznając, że przypisywane Kwietniowi 3 zarzuty należy traktować jako jedno przestępstwo. Na pewno jest zadowolony, że ta kara została obniżona. No to daje mu jakąś perspektywę uzyskania przepustek, jakąś perspektywę warunkowego przedterminowego zwolnienia za 2 lata i 3 miesiące. Podkreśla obrońca Brunona Kwietnia mecenas Maciej Burda i zapowiada wystąpienie o kasację wyroku. Wejście Boga ku człowiekowi jest fundamentem chrześcijaństwa, podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy ojciec święty Franciszek. Akcentował także, że nasza wiara rodzi się ze zmartwychwstania. Nas, Polaków, papież zachęcał do głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego, który jest naszą nadzieją. Saluto i pellegrini polacchi. Bracia i siostry, apostoł Paweł woła: gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? W tych dniach paschalnych niesiemy w sercu to wołanie. Pełni nadziei idźmy do naszych braci. Spokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Vi accompagni sempre. I w tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.